Szeroka, szersza i jeszcze szersza. Sprawdź szeroką ofertę ubezpieczeń w PZU. Skontaktuj się z naszym agentem lub przyjdź do oddziału. PZU. Zapewniamy spokój. Dzień dobry, dobry wieczór. Miło nam zaprosić na specjalne, bo świąteczne wydanie programu lokalnego Telewizji Centrum. Witają się z Państwem Czarek Adamski i Klaudia Muszyńska. Witam Państwa, a dziś w programie powiemy m.in. o tym, jak zgierzanie przygotowują się do świąt, o przepisach na bożonarodzeniowy stół polecany przez uczniów zgierskiego Cezaka, a także powiemy o życzeniach świątecznych od zgierzan dla zgierzan. Zapraszamy. Dziś program świąteczny, wypada więc zacząć od przypomnienia, czym tak naprawdę jest Boże Narodzenie. Przy okazji okołoświątecznej gorączki wymiar liturgiczny świąt nieodzownie przesuwa się na dalszy plan. O prawdziwe źródła świąt proboszcza jednej ze zgierskich parafii pytała Emila Okupska. Witam Państwa. W ten szczególny dzień o świątecznych tradycjach będziemy rozmawiali z proboszczem Andrzejem Chmielewskim. Witam serdecznie. Witam, ja również witam wszystkich. Ciepło i miło, dlatego że te święta taką atmosferę same wprowadzają. Dobrze, to może zacznijmy od tego, dlaczego akurat ten 25 grudnia to są właśnie te święta Bożego Narodzenia. Skąd ta data? Dlaczego odchodzimy? Jeśli kalendarz ktoś kiedyś oglądał tak dogłębniej, to z tradycji żydowskiej wyczytał, że właściwie istnienie chłopców w świecie pisano od dnia, kiedy nadawano mu imię. Czyli 8 dnia obrzezano dziecię, nadano imię. Jak cofniemy się 8 dni do tyłu, to wyjdzie nam 25 grudnia, od 1 stycznia. To jest ta najdłuższa noc, a w chrześcijaństwie zarazem najciekawsza, najpiękniejsza, dar samego Boga po to, żeby pokazać ogromną miłość do każdego człowieka. To wtedy dziecię przyszło na świat. Myślę, że Adwent to jest ciągłe czekanie. Kiedyś było to czekanie ludzkości na Mesjasza, prorocy zapowiadali, ludzie, mając świadomość, że sami nie potrafią się wydźwignąć, oczekiwali tego, który będzie nam i wsparciem, i wybawicielem, i pozwoli nam jeszcze raz oglądać niebo. Pewną tradycję każdy sobie sam opisuje. Mówiono, że 12 pokoleń Izraela, że 12 apostołów. Tych cyfr w tradycji żydowskiej magicznych, symbolicznych było całe mnóstwo. I pewno myśmy trochę przejęli i stąd przyjęliśmy, że dobrze by było, gdyby było 12, to taka pełnia, zamknięta całość. Ale myślę, że gdy będzie trochę mniej, na pewno się nikt nie pogniewa. A dlaczego pościmy Wigilię? Nie pościmy. Kiedyś był post i to znów wynikało z tradycji. To było takie bezpośrednie przygotowanie, żeby człowiek poczuł, że ta wieczerza będzie taką wyjątkową. Będzie niosła ze sobą mnóstwo przeżyć i tych takich zewnętrznych, ale i tych duchowych. I dlatego Polacy przywiązywali taką ogromną wagę do tego, żeby to było wcześniej, poprzedzało jeszcze post. Teraz nie ma tego postu. Jest to dla tych, którzy chcą zachować tę tradycję i te zwyczaje. Jeszcze jest możliwość picia alkoholu w czasie Wigilii. Ja myślę, że tak. Nikt pewno nikomu nie zabroni. Natomiast jeśli ktoś napije się lampkę wina, to pewno
W wielu krajach jest to nawet wskazane. Francuzi do każdego posiłku piją wino, podobnie czynią Włosi. Natomiast jeśli zaczniemy ucztować tak, jakby na alkoholu miało się wszystko skończyć albo skoncentrować, no to pewno nie jesteśmy świadomi tego, co przeżywamy. Ja nie chciałbym, żeby umknęło nam to, co jest istotne. Łamanie się chlebem to łamanie się tym, co człowieka ubogaca i łamanie się jakimś dobrem. W tej symbolice łamania chleba chcemy dzielić się tym, co mamy na co dzień, po to, żeby innych jeszcze ubogacić, żeby coś drugiemu człowiekowi przekazać. I pewno to łamanie chlebem w naszej polskiej tradycji przyjęło taką naprawdę solidną wartość, którą my wykonujemy z pietyzmem, z namaszczeniem. I chciałbym, żeby właśnie tu nie było żadnego pośpiechu w naszych domach, rodzinach, ale żebyśmy mieli coś dobrego do powiedzenia temu, który przy nas staje, temu, który razem z nami przeżywa te ważne momenty. A co jest takim opłatkiem, który nam zostanie? Co możemy z nim zrobić? Możemy na pewno zjeść. Zjeść można. Myślę, że to nie jest tak bardzo tłuczące, więc nikomu nie zaszkodzi. Opłatkiem się pewno nie przejemy, więc żeby go nie zostawiać, dlatego że to jest ciasto, które albo się szybko zsycha, albo jeśli gdzieś tam zarzucimy, no to szkoda, bo to jest poświęcone. A niektórzy właśnie dzielą się takim opłatkiem ze zwierzętami. Co ksiądz na ten temat sądzi? Podobno to jest dzień, w którym, jak tradycja mówi, pierwszymi gośćmi u Jezusa wstające były zwierzątka. Jeśli aniołowie wyśpiewywali chwałę Bogu, to ja nie wiem, jak się zachowywały zwierzęta, może adorowały, może właśnie przeczuwały jakieś niezwykłe zdarzenie. Może wielość ludzi i ta atmosfera sprawiała, że te zwierzęta też chciały poczuć się inaczej. Wielu. W moich rodzinnych stronach jest taki zwyczaj, że po łamaniu chleba, po spożyciu wieczerzy, gospodarz zanosi i czy do żłobu, czy do siana, czy wraz z mieszanką, podają również i opłatek. Bywał jeszcze kiedyś kolorowy, żółty, różowy, niebieski, po to, żeby powiedzieć, to jest dla zwierząt. Żeby tę świąteczną atmosferę gdzieś przeciągnąć, albo pokazać jakby w innym świetle. Ci, którzy przygotowywali jasełka, czy takie ludowe występy, chcieli powiedzieć, my na swój sposób też to przeżywamy, chcemy wam przybliżyć, chcemy was odwiedzić, chcemy wam pokazać, że nie jesteśmy zamknięci, że jesteśmy otwarci. Ja chciałbym, żeby oprócz tego, może w miastach trudno sobie teraz wyobrazić kolędowanie, ale tak sobie marzę, cudownie by było, gdyby Zgierz 24 od wieczerzy wigilijnej, która gdzieś się jako pierwsza tam rozpocznie, rozśpiewał się. Żeby w blokach było słychać, że my śpiewamy, nucimy sobie kolędy. Nie to, żeby grał telewizor i on był najważniejszym gościem, koncentrującym całą uwagę naszą, ale żebyśmy my włączyli się, coś od siebie dali, tak jak potrafimy, tak jak to umiemy. Bo też taką możliwością do wspólnego śpiewania to jest też pasterka, prawda? Pasterka to ta najważniejsza, jakby obejmująca wszystko, ale i wprowadzająca w atmosferę całego Bożego Narodzenia, tej wielkiej tajemnicy, która staje się udziałem ludzi wierzących. I jeśli na pasterce znajdujemy się, to chcemy dać wyraz, że u początku i my chcemy tego wszystkiego być świadkami, ale i później apostołami. Po pasterce cudownie jest, jak wychodzi się i ma się komuś coś do powiedzenia. Przeżyłem to, spotkałem tego, dotknęło mnie to. Wtedy jest cudownie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, jest mi miło. I za pośrednictwem telewizji chciałbym złożyć, szczególnie tym, którzy nie będą mogli dotrzeć do świątyni w tych wyjątkowych dniach, ze względu choćby na chorobę, na cierpienie, obarczeni jakimś swoim krzyżem, najserdeczniejsze życzenia,
płynące z betlejemskiego żłóbka. Niech ta Boża Dziecina opromienia, niech daje dużo siły, obdarza cierpliwością, a nade wszystko niech wlewa w serce prawdziwą miłość, tę Bożą miłość, która uzdalnia nas do tego, by być prawdziwie świadkami w tych trudnych czasach. Jest symbolem pokoju, miłości i nadziei. Betlejemskie światełko pokoju zawitało do naszego miasta. Aby znalazło się w Zgierzu, przebyć musiało niemałą podróż. Najpierw z samego Betlejem do Europy przywieźli je Austriacy, następnie przekazali je Słowakom, skąd trafiło do Zakopanego, a stamtąd już do Zgierza. W ramach corocznej akcji odbyła się Wigilia Zgierskiego Chówca. Betlejemskie światełko pokoju mamy od skautów słowackich. Nasi harcerze przekazują je dalej do Wielkiej Brytanii. Jest to już dziesięcioletnia tradycja w naszym mieście, tak? Dziesięcioletnia. Ma na celu danie pokoju i ciepła podczas świąt Bożego Narodzenia. Idea betlejemskiego światła pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej, miejsca narodzin Chrystusa. 2 lata później austriaccy skauci sami pojechali po światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia. Tegorocznym hasłem wędrówki światełka są słowa świętego Jana Pawła II: zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym. Jeśli chodzi o światło betlejemskie, planujemy przekazać to światełko wszystkim naszym władzom powiatowym, miejskim, gminnym i dyrektorom szkół, wszystkim osobom ważnym, dla których niesiemy to przesłanie. Dobrą okazją do przekazania betlejemskiego światełka pokoju była wigilia zorganizowana przez zgierskich harcerzy. No, chcemy przywracać tą tradycję gdzieś, która zanika, wspólne kolędowanie przy stole wigilijnym. Świąteczne spotkanie rozpoczęła dość nowoczesna wizja jasełek, która nie miała na celu prezentowania narodzin Jezusa, a raczej zwrócenie uwagi na cenne wartości, o których często zapominamy podczas Bożego Narodzenia. No nie mam gdzie nogi postawić. Strasznie tu duszno, można otworzyć okno? Nie brój Boże! Nie chcę być chora na święta! Widzisz, tacy są ludzie, ciągle się kłócą. Jakby innych problemów nie mieli. Podczas tego wyjątkowego wieczoru nie zabrakło wspólnego kolędowania, które to wszystkich obecnych wprowadziło w iście świąteczny klimat. Jak na prawdziwą wieczerzę wigilijną przystało, wszyscy zgromadzeni dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia. Ode mnie, dla Was wszystkich, zdrowych, ciepłych, radosnych i rodzinnych świąt, abyście spędzili je w gronie bliskich sobie osób, a przyszły rok 2015 spełnił Wasze wszystkie marzenia, pragnienia, zachcianki i był dla Was rokiem niezapomnianym. Oprócz samych harcerzy pojawili się również przyjaciele i sympatycy z zgierskiego ZHP. Wigilia, czas Wigilii i Wigilia u harcerzy, zgierskich harcerzy, rzecz bardzo przyjemna i ważna. Środowisko potrzebuje takich spotkań, potrzebuje wsparcia i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie takim nowym otwarciem na nowy rok, nowe działania, wspaniałe działania w tym roku, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Harcerstwo w Zgierzu istnieje prawie od 100 lat i wychowuje kolejne pokolenia młodzieży. Sposób kształcenia jest jedyny w swoim rodzaju. Obecnie zgierskie ZHP liczy około 300 osób. To najlepszy dowód na to, jak ważną rolę ta organizacja pełni w życiu młodych Zgierzan. Nieodzownym elementem świąt jest składanie sobie życzeń. Zwykle robi się to w wąskim gronie rodziny lub przyjaciół. A co życzymy innym mieszkańcom miasta, mijanym zazwyczaj w pośpiechu na ulicy? Zgierzanie zgierzanom ślą życzenia. Przede wszystkim to zdrowia bym życzyła, bo tego brakuje wszystkim chyba. Na pewno dużo zdrowia, dużo cierpliwości, bo jest nam potrzebna w tym momencie. Wszystkiego dobrego. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to w życiu najważniejsze. Żeby to miasto się polepszyło trochę, żeby były lepsze drogi i chodniki. Drodzy mieszkańcy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim Państwu zdrowych, spokojnych i radosnych świąt. A na rok 2015 życzyć wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. Imprezy taneczne w Spółdzielczym Domu Kultury to już tradycja. Nie mogło zabraknąć podobnej uroczystości zorganizowanej z choinką w tle. Występującym zespołom przypatrywał się Święty Mikołaj, a przy okazji zbierano podarunki w ramach akcji Pozwól Dzieciom Przetrwać Zimę.
Szanowni Państwo, święta mogą kojarzyć się z ciszą i skupieniem, mogą kojarzyć się z gorączką zakupów, ze śpiewaniem, ale także i z tańcem. To właściwie z tańca słynie i pokazujemy to, co mamy najlepsze. To znaczy 8 zespołów tanecznych, od najmłodszych do najstarszych. Mała fantazja, iskierki, kodeks, K2 junior, małe K2, K2 kadra, alter ego. Co roku kolejne, następne pokolenia wręcz nowych tancerzy. W tym roku wyjątkowo dużo mieliśmy, 3 zespoły, które w zasadzie w 75% każdy z nich miał nowy skład. Te dzieci dosłownie ćwiczyły przez kilka tygodni i jesteśmy w ogóle zaskoczeni, że sobie poradziły doskonale na tej scenie. Zainteresowanie jest teraz coraz większe, więc myślę, że dzieciaki coraz bardziej interesują się tańcem, chcą coś tam robić, cieszą się, że występują, więc myślę, że nie jest tak ciężko o nowe dzieciaczki. Także myślę, że w dobrą stronę idziemy. Iskierki to są 5-6-latki, czyli przedszkole, a nie dużo starszy kodeks, bo praktycznie 1-2 klasa szkoły podstawowej. Także dzieciaki przychodzą, bawią się, trenują. I taka jest kolej rzecz, że powiedzmy te iskierki, które podrastają, powoli przechodzą do kodeksu, uzupełniają powiedzmy kadrę kodeksu, także jest jakby cykl szkoleniowy. Potem dzieciaki jak trochę podrosną, jakby zmieniają zespoły, poszukują swoje jakby to, co mi bardziej odpowiada, bo tak jak tutaj jest sporo opcji do wyboru i hip-hop, i taniec współczesny, i dyskotekowy, także zaczynają dorastać, same zaczynają jakby decydować o tym, co by chciały robić. Troszeczkę dzieciaczki wędrują nam z jednego zespołu do drugiego. U mnie na przykład wiekowo będą wędrować, im starsze, tym no oczywiście do starszej grupy. Myślę, że ludzie są spragnieni ruchu. I stąd ta moda, która nastała na taniec, zarówno w telewizji, też programy taneczne, które się pojawiły. Ćwiczenia to nie jest taki problem w zasadzie, bo one do wszystkiego się przyzwyczają. Najtrudniejsze jest ich ogarnięcie na początku, ale jak już złapią dyscyplinę, to już potem idzie z górki. Trzeba próbować wyczuć atmosferę, dostosować się po trochu do nich, wyczuwać, kiedy są znudzeni, wymyślać jakieś ćwiczenia, które akurat wcale niekoniecznie związane są z jakimś układem.
Po prostu trzeba czuć atmosferę i to jedyny chyba złoty środek na to, żeby zapanować nad taką grupą, gdzie dzieciaki w tym wieku to się szybko nudzą. Tam powiedzmy powtórzyć dla nich 10 razy to samo, to już jest sztuka. Przede wszystkim zachęcać, chwalić nawet najmniejsze osiągnięcia dzieci. Trafiłam do grupy z moją koleżanką. Strasznie lubiłyśmy tańczyć. Najbardziej podoba mi się to, że pani ciągnie to, ślicznie nam robi te tańce. Stara się, żeby było najrówniej. Tańczyłam w innej grupie i chciałam przejść do takiej bardziej baletowej i przyszłam tutaj, a najbardziej mi się tutaj podoba to, że są takie fajne tańce. Zaśpiewa nasza solistka z zespołu K2, która też gra na skrzypcach, śpiewa i mam nadzieję, że wprowadzi w nastrój taki właśnie typowo świąteczny. Zaczęłam jakieś 7 lat temu w tych najmłodszych grupach, no i na początku się trochę stresowałam, ale później jak już spotkałam pana Tomka, pan Tomek wszystko tak robił, tak interesująco, że musiałam zostać. Po prostu to kochałam. Na początku myślałam, że kiedy będę chodzić na hip-hop, to będzie tak bardziej tak na luzie i tak dalej, ale to jest strasznie ciężka praca i trzeba być strasznie systematycznym w tym, co się robi. To kocham, robię to od małego i fajnie było, gdybym robiła to przez całe życie. Więc Thank you.
już kolejny raz opróżniamy naszą skrzynię, która stoi na holu. Przynoszą dzieci, przynoszą rodzice. To jest ogólnopolska akcja Pozwól dzieciom przetrwać zimę. Trzeci raz prowadzimy. Jesteśmy, pochwalę się, jedynym sztabem tutaj w okolicy. W województwie tylko dwa sztaby są. W Kutnie i w Zgierzu. Patronem jest pani prezydentowa Anna Komorowska, a my zbieramy do końca grudnia jeszcze słodycze, materiały piśmienne, żywność długoterminową, którą potem oddajemy do MOPS-u. Jesteśmy umówieni, to jest taki właściwie cykl. No bardzo się cieszę, bo coraz więcej ludzi przynosi i bardzo takie to wzruszające, jak dzieciaki przynoszą nawet małą jakąś tam Grześka. Mówię, ja tu wrzucę, bardzo proszę. Placówek, gdzie jakby mogły się pobawić, nie jest za dużo. Także tutaj jest taka kumulacja jakby osób, które przychodzą. A podejrzewam, Poczta Pantoflowa robi słowie. Jeżeli się podoba, to przychodzą. Jest to właśnie, tak jak pan powiedział, przystań taka, gdzie dzieci z chęcią przychodzą. Mało tego, to przychodzą już czasami dzieci, tych dzieci, które tańczyły kiedyś. Pokoju, no jakiegoś wyciszenia na te święta i takiej rodzinnej atmosfery. Żeby byli weseli, uprzejmi dla siebie, chamstwa, żeby tyle nie wykazywali. Szanowni Państwo, smutne wydarzenia ostatnich dni przypomniały mi słowa mojej świętej pamięci babci, która zwykła mówić: dziecko, będzie wojna. Kiedy pytam dlaczego, babcia mówiła, bo ludzie nie mają szacunku dla siebie. Parafrazując słowa babci, życzę Państwu, aby te święta Bożego Narodzenia odnalazły w nas esencję, pierwiastek tego, co jest istotą człowieczeństwa. Miłość, ciepło, dobro, tolerancję, troskę, umiejętność pomagania innym. Nie tylko kierujmy te piękne ludzkie cechy wobec bliskich, ale ogólnie wobec bliźnich. A nowy 2015 rok niech obfituje w niespodzianki, wyłącznie te przyjemne, sympatyczne. No i oczywiście życzę Państwu zdrowia, masę, nieprzebraną masę zdrowia. Wszystkiego najlepszego. W okresie przedświątecznym wiele instytucji organizowało akcje dobroczynne. Wśród nich znalazła się również posłanka Agnieszka Hanajczyk, już po raz siódmy przeprowadzając akcję Gwiazdka. Dzięki temu najbiedniejsze dzieci ze zgierskich rodzin otrzymają pomoc. W poniedziałek odbył się finał tego przedsięwzięcia. Otóż cykliczna, zgierska akcja obdarowywania dzieci w tym najpiękniejszym czasie, czasie oczekiwania na Mikołaja prezentami. W tym roku, pomimo że nie ma śniegu, Mikołaje dopisali, prawdopodobnie dojechali na rowerze. Darczyńców jest naprawdę sporo. Chcę w tym momencie podziękować wszystkim Mikołajom. Darczyńcą mógł zostać każdy. Sponsorzy na poczet akcji mogli przekazać konkretne produkty spożywcze lub środki finansowe. W ramach tego przedsięwzięcia paczki otrzymały dzieci ze zgierskich przedszkoli i szkół podstawowych, których to rodziny na co dzień objęte są pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pragnę również zaznaczyć, że ponieważ w tym roku również mieliśmy możliwość obdarowania dzieci w piątek, dzieci paczkami przez Towarzystwo Brata Alberta, dlatego też tam też 200 dzieci otrzymało paczki. Staramy się, aby te dzieci się nie powtarzały, tak aby te paczki mogły dotrzeć do jak największej liczby dzieci. Tego typu wsparciem objętych zostało około 120 rodzin, jednak jak zapowiadają współorganizatorzy, na tej liczbie się nie skończy. Nasi sponsorzy w tym roku wpłacali tutaj te środki do samego końca, w związku z tym została jeszcze kwota do wykorzystania i będziemy mogli obdarować jeszcze 80 rodzin, czyli w sumie około 200 rodzin będzie objętych Gwiazdką 2014. Fundusze przekazane przez sponsorów nie zostaną bezpośrednio przekazane rodzinom, ale pozwolą na zakup dodatkowych produktów dla kolejnych rodzin. W paczkach potrzebujący mogli znaleźć wędliny, konserwy, słodycze, a nawet zabawki. Oczywiście podczas finału świątecznej akcji nie zabrakło tradycyjnych jasełek. Moja chata jest
daleko. Chętnie bym was ugościła. Idę właśnie na łąkę do mych braci pasterzy. Ale wiecie co? Mam plan. Niedaleko jest pusta stajenka. Zapraszam was. Jak na prawdziwe przedstawienie przystało, nie zabrakło specjalnych kostiumów i scenografii. W trakcie spektaklu mogliśmy usłyszeć tradycyjne kolędy. Podczas zeszłorocznej edycji udało się obdarować prawie 200 dzieci, a dary napływały jeszcze 2 tygodnie po oficjalnym finale akcji. Jest to najlepszy dowód na to, że społeczność Zgierza ma wrażliwe serce i chętnie niesie pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Uśmiechu. Przede wszystkim. Ludzie powinni się bardziej uśmiechać. Wszystkiego dobrego, no i ogólnie rzecz ujmując. No przede wszystkim zdrowia, pomyślności, żeby się dobrze żyło w Zgierzu. Drodzy mieszkańcy Zgierza, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo radości, szczęścia, ciepła rodzinnego. Niech te święta będą niezapomnianym przeżyciem w gronie najbliższych. Na nowy rok 2015 życzę Państwu dużo dobrego, spełnienia marzeń w życiu osobistym, zawodowym, a przede wszystkim dobrych zmian dla naszej ojczyzny. Czy rzeczywiście święta są oczekiwanym okresem kojarzącym się z odpoczynkiem i spokojem? Wbrew utartym schematom pytamy przewrotnie, czym tak naprawdę jest dla nas Boże Narodzenie. Co jest najbardziej męczące w świętach? Zakupy. Najbardziej zastwierają. Kolejki w sklepach, jeżeli trzeba zrobić zakupy. To latanie i tak szykuje się, czeka się na te święta. To jak ludzie usiądą i przy stołach automatycznie jedzą. To jest okropne, bo cały czas trzeba się odżywiać. Nie po to się żyje, żeby jeść, tylko zjeść, żeby żyć. Uciążliwe goście, nie? Że rodzice dużo robią zakupów i nie mają czasu dla mnie. Zakupy. Zakupy. Najprzyjemniejsze spotkanie się z rodziną. W świętach jedzenie. Sprzątanie, przygotowywanie na Wigilię. Na robienie potraw wigilijnych też dużo czasu schodzi. No. Tak jak przygotowanie stołu, to jest bardzo męczące. Latanie, sprzątanie, szykowanie. Podróż, bo mam daleko do domu i muszę jechać w pierwszy dzień świąt do mamy, do rodziców. 3 godziny jadę samochodem, także to jest męczące. Przygotowania są męczące. Ale święta są najprzyjemniejszą chwilą w roku, więc coś za coś. Robienie zakupów. Kiedyś to było, trzeba było stawać w kolejkach, po nocach stałam do 3 i nic nie kupiłam. To były czasy, a dzisiaj wszystkiego jest. Dla mnie nie ma nic męczącego w świętach. Wydaje mi się, że te przygotowania całkiem takie niepotrzebne, bo w końcu to chodzi o atmosferę, jaka w domu panuje, a nie o to, co jest na stole. Te tradycyjne dania bardzo proszę, no ale wydaje mi się, że troszeczkę spokoju, więcej spokoju dla nas. Poprawy bytu życia, zdrowia. Wszystkiego dobrego, spokojnych, radosnych, uśmiechniętych, szczęśliwych, no i zdrowia przede wszystkim. Kochani, na ten wyjątkowy czas, czas świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam ciepłych, radosnych, spokojnych, spędzonych w gronie rodzinnych świąt, i wszystkiego najlepszego na nowy rok. Jednocześnie chciałem bardzo serdecznie podziękować ludziom, mieszkańcom Zgierza, Wam, za przyniesienie tych hojnych podarków dla dzieci, które może będą miały skromniejszego Mikołaja, a my sprawimy, że te święta będą jeszcze bardziej wspaniałe. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego najlepszego na święta i na nowy rok. To już kolejne święta bez śniegu. Wiele osób narzeka, że bez białej oprawy Boże Narodzenie nie ma swojego klimatu. Sytuację próbują ratować udekorowane świąteczne ulice i wystawy sklepowe.
przede wszystkim chyba radości z tego święta, że naprawdę narodził się Zbawiciel i celebrujemy coś, co jest bardzo ważne dla naszego kraju, który jest chrześcijański. Z perspektywy lat doświadczenia życiowego, zdrowia, a resztę można kupić, jak ktoś ma ochotę do pracy. W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej życzę spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i radości w nowym 2015 roku. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych tradycji świątecznych jest ustawienie na stole wigilijnym 12 potraw. W kulinarny aspekt świąt wprowadzą nas uczniowie zespołu szkół imienia Cezaka. Będzie i smacznie, i zdrowo. Okres świąt to nie tylko szał zakupów, ale także przygotowywanie potraw. Wraz z naszymi uczniami zespołu szkół nr 1 w Zgierzu przygotowaliśmy dla Państwa 3 propozycje dań. Dzisiaj dla Państwa przygotujemy pierogi z farszem z kapusty i grzybami. Kto by sobie nie wyobrażał pierogów na święta? Do przygotowania ich będziemy potrzebować mąki, jajko, wrzątek. Zaś do farszu będziemy potrzebować pieprz, sól, liść laurowy, ziele angielskie, cebulkę, kiszoną kapustę, olej oraz suszone grzyby. Zacznijmy najpierw od farszu, ponieważ ciasto mogłoby nam po prostu się nie kleić, jeśli zrobiliśmy by je wcześniej. Najpierw zaczniemy od grzyby. Wcześniej moczyłem w letniej wodzie. Teraz wlejemy je do garka, żeby zaczęły nam się gotować. Grzybki powinniśmy teraz pilnować, żeby nam zmiękły, ale nie zaczęły się gotować. Woda musi nam trochę odparować w międzyczasie, więc zostawimy troszeczkę uchylone. W tym czasie zajmiemy się teraz kapustką. Będziemy potrzebować deskę oraz nóż. Kapustkę przepłuczemy, ponieważ nie każdy lubi taką kwaśną, więc zrobimy troszeczkę łagodniejszą. W międzyczasie, kiedy płukaliśmy kapustę, nasze grzyby właśnie się gotowały i nam leciutko zmiękły. Kapustkę musimy pokroić. Posiekaną kapustkę powinniśmy teraz wyłożyć na patelkę i lekko ją podsmażyć. Pod kapustkę musimy troszeczkę podlać oleju, który nam się rozgrzeje. Naszą pokrojoną kapustkę teraz wrzucimy na rozgrzany olej. W międzyczasie, kiedy kapustka nam będzie się podsmażała, musimy wziąć i pokroić cebulkę w kostkę. Najłatwiej będzie ją przeciąć na pół. Następnie zrobić nieduże nacięcia, nie pamiętając, żeby nie przeciąć całej cebuli do końca. A następnie ją poszatkować. W ten sposób będziemy mieli nie za dużą, ale za to ładną kostkę. Cebulkę, którą skończyliśmy właśnie kroić, musi chwileczkę nam zaczekać. Zajmiemy się teraz kapustką, która nam właśnie się podsmażyła. Kiedy kapustka już nam się podsmażyła, musimy ją przełożyć do garka, a następnie zalać wrzątkiem, żeby nam zmiękła. W międzyczasie powinniśmy dodać liść laurowy i ziele angielskie, aby kapustka nam przeszła wspaniałym aromatem. Naszą kapustkę teraz przykryjemy, aby cały aromat został w środku. Cebulkę teraz włożymy na patelkę. Nasza cebulka właśnie dochodzi, a w międzyczasie zajmiemy się grzybami, które nam się parzyły. Są teraz już idealnie mięciutkie, więc teraz je pokroimy i dodamy do naszej kapustki.
Nasze grzyby musimy ugotować osobno, ponieważ w kwaśnym środowisku nam by się nie ugotowały, a kapusta była nasza kwaśna. Grzyby kroimy w cienkie paseczki. Teraz grzyby dodamy do naszej kapustki. Cebulka właśnie nam się usmażyła, więc dodamy ją także. Musimy teraz doprawić do smaku solą i pieprzem. Kapustka na małym ogniu właśnie nam dochodzi, mięknieje, przechodzi smakiem, a my w międzyczasie zajmiemy się sporządzaniem ciasta. Do ciasta będziemy potrzebować mąkę. Dzisiaj będziemy robić pierogi z mąki zaparzanej, czyli odsypiemy sobie 3/4 mąki w przepisie do jednego naczynia i 1/4 do drugiego. Zaraz Państwu pokażę, po co to będzie nam potrzebne. Mąkę musimy przesiać w celu spulchnienia i oczyszczenia jej. Do drugiej miseczki wsypujemy tą 1/4 część, o której wcześniej wspominałem. Do większej ilości mąki musimy wlać wrzątek, a następnie ją wymieszać. Ciasto z mąki parzonej będzie delikatne, bardziej pulchniejsze. Idealnie będzie nam pasowało do naszego farszu. Ciasto musimy teraz zagnieść ręką i uformować kulkę. Powinniśmy je teraz odstawić, aby nam przestygło. Nasze przestudzone ciasto prezentuje się w ten sposób, że możemy je normalnie już ugniatać i jest dość elastyczne. Teraz, aby wykonać resztę ciasta, będziemy musieli wsypać pozostałą zawartość mąki, dodać nasze ciasto, sparzone jajko, teraz zagniatamy ciasto. Ciasto jest już dla nas przygotowane, a teraz zajmiemy się farszem, który teraz zmielimy, a następnie będziemy wykładać do naszych pierogów. Oto nasz gotowy farsz. My go dzisiaj zmielimy, ale niektórzy wolą go nie mielić i wkładają w całości do pierogów. Nasz farsz jest gotowy, zmielony. Teraz będziemy nakładać go na nasze ciasto. Teraz je złączymy. Jedną z technik ozdabiania pierogów jest na przykład przygniatanie widelcem lub zaciskanie palcami. Tak przygotowane pierogi włożymy do gotującej się wody. Pierogi powinny się gotować nie dłużej niż 3 minuty od wypłynięcia, a efekt końcowy nasz zobaczą Państwo na koniec programu. Dzisiaj przygotuję dla Państwa zupę grzybową. Do przygotowania zupy grzybowej potrzebujemy grzybów suszonych, włoszczyzny, cebuli, masła, pieprzu i soli oraz do zagęszczenia zupy śmietany i mąki pszennej. Wszystkie warzywa pokroiłam wcześniej i teraz zaczniemy od ugotowania grzybów. Grzyby gotujemy na wolnym ogniu, aż będą miękkie. W czasie gotowania się grzybów musimy ugotować wywar jarski, który się składa z wody i warzyw. W czasie gotowania się warzyw podsmażymy cebulę, którą dodamy do grzybów. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy masło i czekamy, aż się rozpuści. Dodajemy cebulę. Musi się zeszklić.
Nasza cebula już się zeszkliła, teraz dodamy ją do grzybów. Grzyby dodajemy do naszego wywaru jarskiego. W międzyczasie zajmę się przygotowaniem zawiesiny, aby zagęścić zupę. Do śmietany dodajemy łyżkę mąki. I musimy wymieszać, aby nie było grudek. Wymieszaną śmietanę z mąką musimy zahartować wywarem z zupy, aby nie powstały grudki. I dodajemy do zupy. Na sam koniec doprawiamy zupę solą i pieprzem. Zupa po zagotowaniu jest gotowa do spożycia i również można ją podać z ładzankami. Witam Państwa, przygotuję dla Was makiełki. Do przygotowania makiełek potrzebujemy 20 deko bakelii, w tym są daktyle, żurawina, rodzynki, skórka otarta z cytryny, figi, orzechy, następnie cukier, 25 deko masła, 2 jajka, które są już oddzielone od białka, mleko do namoczenia bułki, miód i 50 deko maku, który trzeba namoczyć 24 godziny przed przygotowaniem. Mak należy odsączyć na sicie. Następnie sparzyć gorącą wodą. Parzymy mak, aby był miękki. Mak przekładamy do dużej miski. Wcześniej przygotowałem bułkę namoczoną w ciepłym mleku. I teraz dodajemy masło. Czekamy, aż się roztopi, bo gorące musimy dodać do maku. Roztopione gorące masło przelewamy do maku. Mieszamy. Do maku dodajemy cukier. Mieszamy. Następnie mielimy. Następnie musimy odcisnąć mleko. Bułkę mielimy trzykrotnie, tak jak mak. Mielimy jeszcze dwa razy. Po trzykrotnym zmieleniu dodajemy daktyle, żurawinę, rodzynki, figi, i orzechy. Część orzechów zostawiamy do udekorowania. Następnie miód. Na taką ilość należy dodać do 3 łyżek miodu. Mieszamy. Dodajemy żółtka. I otartą skórkę z cytryny. Przed otarciem skórki cytrynę należy sparzyć. I wszystko mieszamy. Do przygotowanej masy dodajemy ubite na sztywno białka. Całość dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną masę wykładamy na pół misek.
Orzechami posypujemy przygotowane makiełki. Taką masę należy schłodzić mniej więcej 24 godziny. Mam nadzieję, że spodobały się Państwu propozycje naszych dań. Życzę smacznego i zdrowych, wesołych świąt. Szczęścia, pogody ducha, tak, żeby te święta spędzili w gronie najbliższych. Życzyłabym przede wszystkim zdrowia, żeby byli zdrowi, bo to, co się teraz dzieje, te pogody mogą doprowadzić do naprawdę różnych nieciekawych mutacji. No wiadomo, pieniążków, trafionych prezentów, żeby się udało wszystko. Udanego Sylwestra, spokojnych, wesołych świąt, bez wersji przejedzonej. W imieniu zarządu Platformy Obywatelskiej Koło Zgierza oraz wszystkich członków chciałbym mieszkańcom Zgierza życzyć z okazji świąt Bożego Narodzenia samych radosnych chwil, spędzenia tych świąt w rodzinnym, przyjaznym gronie, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby ci najmłodsi mieszkańcy otrzymali dużo prezentów, bo na to czekają, a dorośli, żeby Mikołaj też o dorosłych nie zapomniał. A w nowym roku chciałbym życzyć wszystkim samych radosnych dni, bez zmartwień i z dużą dozą wiary. Wiary, która czyni cuda. Trzeba tylko wierzyć w to, że te marzenia, ta wiara się spełnia, jak o tym będziemy myśleć i chcieć tego. Dziękujemy bardzo za uwagę i spędzony z nami czas. W imieniu władz oraz redakcji Telewizji Centrum pragniemy życzyć Państwu spokojnych i udanych świąt. Niech tegoroczne Boże Narodzenie będzie dla Państwa okresem życzliwości i radości, spędzonym w gronie rodziny i najbliższych. A na kolejne wydanie programu lokalnego zapraszamy tuż po świętach, w poniedziałek 29 grudnia, tradycyjnie o godzinie 18:30. Wesołych świąt i do zobaczenia.